trenerze, 3-1. Tak kończy się pierwsze spotkanie BKS-u Profi Credit for Lenice i chyba ulga, kamień z serca, prawda? Tak, na pewno ulga. My się takiego spotkania spodziewaliśmy, ale nie ukrywam, że liczyliśmy właśnie na 3 punkty w tym meczu. Wiedzieliśmy, że będziemy grać z zespołem bardzo ambitnym. Sporo dziewczyn z poprzedniego sezonu, które grały w Model Lidze, które zdobyły Mistrzostwo Polskie też w Model Ligi, ale o bardzo fajnych parametrach, o fajnej już technice takiej użytkowej. Kilka dziewczyn, które z tego mocnego Sopotu jest do tej pory, tak jak Damaska i Łukasik, grają do tej pory i miały od kogo się uczyć przez te lata, które spędziły w Sopocie. Kilka dziewczyn, które grało również w poprzednich klubach w Orlen Lidze, tak jak Skorupa i Bednarek i Mielczarek, to już dziewczyny znane i grające w Orlen Lidze. Zespół walczył, tego się spodziewaliśmy. My natomiast również wiedzieliśmy, że to będzie bardzo trudne spotkanie, no bo to pierwszy mecz u siebie, oczekiwania duże, dużo takiego właśnie podejścia emocjonalnego. Wyczuwało się to gdzieś w powietrzu na hali od 2 dni, że może być troszeczkę takiej nerwowości, która towarzyszyła przez cały mecz, ale teraz można powiedzieć, że zespół wykonał plan, że walczył to, co oczekuje, to, co mieliśmy w planach przybudowy zespołu, że ten zespół ma pokazywać charakter, ma pokazywać takie serce wojownika i nie pękać. No i dzisiaj w trudnych momentach naprawdę się gotowało, ale podnosiliśmy się z tego, dziewczyny cały czas głowę do góry trzymały. Wszystkie zmiany, które dzisiaj zrobiliśmy podczas spotkania, bardzo fajnie wyszły. Kilka dziewczyn miało chrzest bojowy, tak na dobrą sprawę, bo jeszcze na tym poziomie nie grały, tak jak Natalia Perlińska. Pierwszy mecz wchodzi po prawie całym meczu stania dla rezerwowych. Ważną piłkę blokuje, wchodzi Aneta. Młoda dziewczyna, wychowanka, 19-letnia libero, zmienia się z Mariolą, również mocny chrzest, nie pęka, wytrzymuje. To pokazuje, że ten zespół żyje ze sobą, że się fajnie uzupełnia i że naprawdę ma charakter. No, co tu więcej mówić, bardzo się z tego powodu cieszymy. Wytrzymaliśmy właśnie tą trudną końcówkę w tym 4. secie. Pomogła nam na pewno publiczność, emocje wróciły do tej hali na Rychlińskiego. To cieszy. No, mamy nowy projekt, mamy nowy zespół. Potrzebujemy dużo cierpliwości, dużo pracy, dużo zrozumienia, ale wiem, że to wszystko idzie w dobrym kierunku. Dziękuję.